Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, ale dodatkowo mam dla Was niespodziankę, bo ta recenzja książki będzie też powiązana z konkursem, w którym będzie można wygrać tą książkę dzięki wydawnictwu Czwarta Strona. Właśnie mam dla Was tą niespodziankę, więc najpierw recenzja, a później Wam powiem, jakie są zasady konkursu. Konkurs będzie prowadzony na Instagramie, ale pod filmem umieszczę Wam linka do tego konkursu. Ale teraz już, żeby już nie przedłużać, to zaczynamy. Książka, o jakiej mowa, to najnowsza książka Freydy McFadden, Pomoc domowa, sekret. Jest to druga część serii. Pierwsza to była po prostu pomoc domowa, a teraz jest pomoc domowa, sekret. I powiem Wam, że to jest, tak jak uwielbiam B.A. Paris, na przykład z takich pisarek thrillerów, uwielbiam Charlotte Link, to Freida McFadden również wpisała się właśnie w te ulubione autorki thrillerów psychologicznych u mnie. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że świetnie potrafi budować ten nastrój. Od tych książek dosłownie nie można się oderwać. Po drugie, w tych thrillerach zawsze jest głębsza jakaś treść, czyli to nie jest tylko, żeby czytelnik się dobrze bawił, ale właśnie zawierają w sobie coś głębszego, jakieś wartości, albo poruszają problemy, które są istotne w naszym społeczeństwie. I po trzecie, ukazuje czasami ten sam problem, to samo wydarzenie z różnych perspektyw i to niesamowicie mi się podoba. Szczególnie, że tak jak Wam mówiłam, mi z pozycji właśnie psychologa, coacha, socjologa, to właśnie to, żeby zobaczyć tą samą sytuację, ale z różnych perspektyw. To jest niesamowicie ważne i też są takie stosowane techniki w psychologii. Właśnie jedne z dwóch najważniejszych to jest asocjacja i dysocjacja. Asocjacja, czyli jesteśmy uczestnikami tego zdarzenia, to jest to nasze, a dysocjacja, czyli patrzymy na to jako obserwator, chociaż mogło to również nas dotyczyć. Dlatego Wam często powtarzam, że książki mają tak dużą wartość terapeutyczną, ponieważ czasami również przeżyliśmy podobną traumę, podobne wydarzenie, ale nasz mózg wypiera na przykład to, albo nie potrafimy sobie sami znaleźć rozwiązania, a nagle czytając to, co przeżywa bohater, i obserwując, nagle znajdujemy rozwiązanie dla niego, ale również dla siebie. Ale zrobiłam dygresję, ale to widzicie, to takie właśnie, jeśli chodzi o thrillery psychologiczne, nie jestem w stanie się powstrzymać. Wracając do książki, to tak pokrótce. Wyobraźcie sobie, że rozpoczynacie pracę u bogatego przedsiębiorcy w ogromnym penthouse, niesamowitym w zasadzie, i wolno Wam w zasadzie robić tam wszystko i sprzątać wszystko, spacerować, korzystać też, ale nie wolno Wam otwierać jednego pokoju. To co, zobaczcie, się od razu tworzy? Co się kryje za tymi drzwiami, tak? Mi to, powiem Wam od razu, co prawda za zamkniętymi drzwiami dotyczyło całego mieszkania, ale tutaj za zamkniętymi drzwiami od razu mi się kojarzy właśnie taki sekretny pokój i co tam się dzieje. Kiedy bohaterka, która kieruje się swoimi wartościami, również ma swoje tajemnice, ale dla której
Najważniejsze wartości takie, którymi się kieruję w życiu, to jest pomoc innym, pomoc potrzebującym. Dlatego też rozpoczyna właśnie studia w tym kierunku. Ale wcześniej, jeśli ktoś czytał część pierwszą, to wie, że kieruję się właśnie głównie pomocą kobietom, które zaznały przemocy fizycznej, psychicznej. No i teraz tutaj dostaję informację, że za tymi zamkniętymi drzwiami jest mi żona tego właściciela, tego pracodawcy. No i wiecie, taka tajemnica, tak? I co się kryje za tą tajemnicą? Kiedy pojawia się tak kolejne dni i tylko słyszy czasami płacz, czasami krzyk, no to tylko rośnie w niej, tak, coś, ale czy przekroczy tą granicę, którą wyznaczył jej pracodawca, czyli czy nie, że nie wolno jej otwierać tych drzwi, czy też się złamie ze względu na te swoje wartości, czy pojawi się też ktoś, kto zna ją tak dobrze i zna te jej wartości, że to wykorzysta przeciwko niej. Więc tu już Was zapraszam do lektury. Bardzo ciekawe jest wykorzystanie takiego właśnie dysonansu i ukazanie tego samego wydarzenia z dwóch różnych perspektyw. Z perspektywy tej naszej głównej bohaterki i z perspektywy drugiej kobiety. Więc niesamowicie taka wciągająca książka, niesamowicie interesująca i pod względem fabularnym, i pod względem właśnie psychologicznym, więc gorąco, gorąco Wam polecam, a zakończenie to jest majstersztyk, bardzo, no, mi się bardzo podobało. Myślę, że nawet jak Wam się wydaje, że już jesteście pewni tego zakończenia, nawet jak czytacie mnóstwo thrillerów i wydaje Wam się, że wiecie, dlaczego tak, a nie inaczej to się skończyło, albo tak, a nie inaczej to się skończy, to uwierzcie mi, że i tak zaskoczy Was to, co się pojawi na ostatnich kartach tej książki. Więc gorąco Wam polecam, mnie niesamowicie wciągnęła, w zasadzie pochłonęłam ją w jeden wieczór, nie byłam w stanie się od tej książki oderwać. Akcja podąża bardzo szybko, rozdziały są dosyć krótkie i dzięki temu to bardzo ułatwia czytanie, bo dosłownie czasami to jest 5, 8, 10 stron, więc to dosłownie się przelatuje, kolejny rozdział, no i tak jak mówię, ze względu na ogromną dawkę emocji, też tych trików manipulacyjnych, zastosowań psychologicznych, ukazania różnych perspektyw, nie jesteśmy, powiem Wam, w stanie czasami zdystansować się od tej powieści emocjonalnie i chyba to jest takie no, najciekawsze. Więc tyle o książce, a teraz konkurs. Więc konkurs prowadzę na Instagramie. Konkurs, tak jak mówię, dzięki wydawnictwu Czwarta Strona, które dało mi dla Was taki egzemplarz, żeby właśnie ktoś z Was również mógł się zachwycić tą powieścią, więc jeśli uwielbiacie thrillery, no to zachęcam Was do brania udziału w tym konkursie. Konkurs prowadzę na Instagramie. W zasadzie tam jest tylko pytanie konkursowe o to, żeby polecić jakiś interesujący thriller psychologiczny. Może to być dla mnie, ale też dla całej naszej społeczności bookstagramowej, booktubowej, więc zachęcam Was gorąco. Konkurs trwa od dzisiaj, to jest od niedzieli 25 lutego do czwartku, czyli do końca lutego, tak, do czwartku i później wybiorę najciekawszą jakąś odpowiedź, więc warto wziąć udział.
Więc gorąco Was zachęcam. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.